Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Polska na serio, a w Polsce na serio dzisiaj nie po raz pierwszy pan dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie i ciągle się pojawiają różne nowe propozycje. Najnowsza propozycja, od której zaczniemy dzisiaj rozmowę, propozycja rządu dotyczy zmian w Konstytucji. Jedna z tych zmian miałaby bezpośrednio dotyczyć kwestii finansowych, finansów państwa. Czyli jest to propozycja wyjęcia spod konstytucyjnego progu ostrożnościowego stosunku długu publicznego do PKB, 3/5, tak jest zapisane w Konstytucji, wyjęcia wydatków na wojsko. No, można powiedzieć, wydatki na wojsko musimy zwiększyć, to zresztą zakłada ustawa o obronie ojczyzny, zwiększenie już w przyszłym roku do 3% PKB, więc czy to jest dobra propozycja, czy to jest zła propozycja? Znaczy, moim zdaniem to jest zła propozycja, dlatego że bezpieczeństwo militarne jest bardzo ważne w koncepcji bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo finansów publicznych i inne kompleksowe elementy kompleksowego ujęcia bezpieczeństwa są równie ważne. Chciałbym podkreślić, że kolejni prezydenci przygotowują taki dokument, jak się nazywa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Ono jest we współpracy z rządem i tam oprócz bezpieczeństwa militarnego istotnym elementem jest bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo finansów publicznych, stabilność finansów publicznych. To Putinowi zależy na tym, żeby zdestabilizować gospodarki Zachodu, czy też krajów demokratycznych, które są, powiedzmy, w sensie ekonomicznym zaangażowane w ten konflikt. Warto też zobaczyć, że sankcje ekonomiczne, że to broń ekonomiczna jest też używana przez stronę Zachodu. No dobrze, ale można powiedzieć, okej, to jest tylko jedna dziedzina, którą mielibyśmy wyłączyć z tego progu ostrożnościowego i dziedzina, no jednak, kluczowa. Musimy w ciągu paru lat znacząco zwiększyć nasze wydatki na armię, żeby ją unowocześnić, bo to mogę dodać już spoza dziedziny ekonomicznej. Stan polskiej armii w tej chwili jednak pozostawia wiele do życzenia, więc może takie ograniczone otworzenie furtki tylko na tę jedną sprawę jest w porządku. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że rząd już od kilku lat otwiera sobie furtki różnego rodzaju, omija regułę wydatkową, tworzy te fundusze przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Zresztą ten fundusz zbrojeniowy też ma być przy Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie wydatki militarne będą poza kontrolą parlamentu, czyli poza kontrolą społeczną, demokratyczną, poza procesem budżetowym. Tam nie będzie obowiązywać sposób dzielenia, nie będzie objęty dyscypliną finansów publicznych. One być może gdzieś trafią do jednostek budżetowych, ale sam fundusz będzie poza. Także rząd już otwierał furtki, a grzebanie w Konstytucji i w limicie długu, które daje nam pewną wiarygodność, nawet biorąc pod uwagę pewne omijanie, to już jest wywrócenie płotu zupełne. To nie jest nawet furtka. Pan redaktor powiedział furtka. Ale dlaczego też jest niebezpieczne? Po pierwsze, definicja wydatków militarnych. Tak naprawdę w tych wydatkach militarnych jest na przykład, są te grające ławeczki ministra Błaszczaka, tam mogą być maszty, tam mogą być wydatki zupełnie niezwiązane z modernizacją wojska i to jest bardzo pojemne. Jest przykładów wiele krajów, że kraje wykorzystywały wydatki obronne, żeby realizować jakieś doraźne cele polityczne, to jedno. Druga sprawa, jak raz wyjmiemy, bo się zgodzimy, że bezpieczeństwo ekonomiczne to w długim okresie dług też powinien być na bezpiecznym poziomie. Są spory, jaki to jest poziom, ale moim zdaniem zupełne otworzenie i powiedzenie, że na armię możemy wydać 100% PKB i zadłużyć się i z kredytu spowoduje, że będzie taka destabilizacja gospodarki, że wszyscy za to zapłacimy. Zapłacimy inflacją, wysokim kursem i na samym końcu nie będzie bezpieczeństwa militarnego, bo nie będzie z czego. Jak się załamie gospodarka, jak będzie niestabilna gospodarka, to też nie ma finansowania armii i wydatków. A wspomniał pan, tutaj użył pan słowa wiarygodność. Jakie jest przełożenie tej wiarygodności, która wynika z obecności tego progu w Konstytucji, na co właściwie, na finanse państwa? Jak to się przekłada w praktyce? Jesteśmy krajem, który ma płynny kurs walutowy.
Tutaj nie będę w to wchodził, bo to jest temat na inny program. Też pojawiła się dyskusja euro, ale nie chciałbym w to wchodzić, ale płynny kurs walutowy powoduje to, że jesteśmy podatni na wahania kursów. Ostatnio złoty przekroczył tą magiczną granicę 5%. Nawet nie mamy huśtawki, mamy rollercoaster. Na razie jest dobrze, ale moim zdaniem scenariusze są pisane na Kremlu. Wystarczy, że Ławrow powie jakieś inne słowo o pokoju i możemy mieć znowu rajd złotego w górę, tego nie wiemy. Czyli jest mocno wachliwy kurs walutowy. Druga sprawa, za dług publiczny, za zadłużanie się, płacimy wysokie odsetki. Jeszcze niedawno płaciliśmy odsetki poniżej 1%. Nawet były emisje bliskie zeru. Niektórzy ekonomiści, którzy mówili, że drukowanie pieniądza, rozdawnictwo, zadłużanie się nie spowoduje inflacji, a stopy będą wiecznie niskie. Prawdziwa ekonomia wróciła w mgnieniu oka. Okazało się, że drukowanie pieniądza to jest bardzo wysoka inflacja, która może kilkanaście procent za chwilę sięgnąć. Fakt, że czynniki wojenno-energetyczne też na to wpływają, ale polityka gospodarcza też. No i druga sprawa, świat niskich stóp procentowych się skończył. My dzisiaj płacimy za dług ponad 5%, dzisiaj. A jeszcze jesteśmy w początkowej fazie podnoszenia stóp procentowych. To jest ogromny wzrost. Ogromny, z jednego, to jest pięciokrotny wzrost. Czyli nawet jeżeli mamy tą relację długu relatywnie niższą niż inne kraje, ale nie porównujmy się do Włoch, Grecji, no to są kraje, które doświadczyły kryzysu fiskalnego. Jeżeli ktoś się porównuje do średniej europejskiej, w której są Włochy, no to jest nieporozumienie. Porównujmy się do... Niemcy mają lekko wyższy dług, ale płacą 0% za dług, a my płacimy 5,5%, a możemy płacić dużo więcej. A może to jest kwestia tego po prostu, gdzie jesteśmy położeni i też z naszego położenia zaraz przy teatrze gorącej wojny wynika też, to, że musimy po prostu więcej zapłacić. Ale nasze zapłacić. Ryzyko wzrosło i moim zdaniem wszyscy by chcieli, żeby wojna się skończyła, ale nawet jak wojna się szybko skończy, to Rosja nie zniknie. Nawet jeżeli, że tak powiem, kwestia Putina się rozwiąże i przestanie być władcą, dyktatorem rosyjskim, no to i tak ta polityka tam nie wróci do normalności. Moim zdaniem każdy scenariusz, jakbyśmy ich tu rozpisali kilkanaście, on oznacza, że żyjemy przy bardzo blisko sąsiada, który jest nieprzewidywalny. Szantaż energetyczny, to wszystko to się nigdy nie skończy. Czyli ryzyko kraju wzrośnie permanentnie na dosyć bardzo długi okres w Polski. Zawsze będziemy mieli większe ryzyko niż Portugalia, która leży daleko i tam prawdopodobnie my codziennie mówimy o wojnie, a tam społeczeństwo, rynki finansowe aż tak o wojnie nie dyskutują. Dlatego ta wiarygodność finansów publicznych jest nam potrzebna. Otworzenie furtki w Polsce na te wydatki, bo jeszcze jednej rzeczy nie dokończyłem, że teraz otwieramy na wydatki militarne, ale sama ta definicja jest pojemna. Tam można budować drogi, wszystko można. Moim zdaniem czeki, można podciągnąć, że infrastruktura wodociągowa w samorządach czy rozdawanie czeków też będzie potrzebne i uzasadnią to wydatkami militarnymi. Proszę zobaczyć, co jest z Funduszem Przeciwdziałania COVID. Fundusz Przeciwdziałania COVID finansował właśnie te czeki, tekturowe czeki dla samorządów, które były typowo polityczne i powstały w kampanii prezydenckiej, finansuje na przykład tarczę inflacyjną, co też jest rozdawaniem pewnego rodzaju pieniędzy. Fundusz COVID też, pomijając słuszność, ja nie wiem, jakieś regionalne centrum patriotyzmu tam na liście finansowej funduszu COVID, no gdzie to nie jest związane zupełnie z COVID-em, to jest wyjęte z budżetu, premier może sam wydawać. Tak samo może być z wydatkami na armię, to jest niekontrolowane. Proszę zobaczyć, co się działo w Rosji. Rosja wydawała 5-6% na armię i proszę zobaczyć, co tam jeździ po Ukrainie i jaki ten sprzęt i wcale nie jest, okazuje się, że nie jest aż taką potęgą militarną, jak się okazuje, bo te pieniądze w Rosji wydawane na armię zostały źle zużyte, zostały zdefraudowane, służyły albo oligarchowie inni zarabiali na tym, albo służyły do dotowania produktów, uzbrojenia produkowane przez rosyjskie firmy, które produkowały to drogo, niewydajnie. Od siebie mogę dodać, że zdaje się osobista zasługa pana ministra Szojgu w dużej mierze, bo to on tak właśnie zorganizował armię, jak ją przejął od poprzedniego ministra obrony. Ale panie doktorze, w takim razie z czego finansować wojsko? Jak spowodować, żeby te 3% PKB, które mają być przeznaczone na wojsko, to rzeczywiście były godziwe i dobrze wydane pieniądze? Tylko jeszcze chciałbym dokończyć, że to jest taki początek, bo najpierw wydatki militarne, a definicja pojemna i moglibyśmy dalej czeki różnego rodzaju finansować i rząd mógłby uprawiać populizm. Ale druga sprawa, no zaraz pojawią się w kolejce wydatki zdrowotne,
Później się pojawi, ktoś powie, że 13 i 14, bez tego nie będzie bezpieczeństwa narodowego i też trzeba wyłączyć z długu. I ta definicja się rozszerzy i w ogóle nie będzie żadnych granic hamulców. A proszę zobaczyć, co się dzieje od ostatnich lat. Ja to nazywam pułapką populizmu. Porównywałem to do Grecji. Nie straszę greckim kryzysem, bo Grecja na kryzys swój zapracowała kilkadziesiąt lat. Tylko tam też tak było. Najpierw były dwie partie, PASOK i Partia Demokratyczna. Najpierw PASOK zaczął uprawiać populizm, trzynastki, czternastki. Obniżenie wieku pierwszy raz było wymyślone w Grecji. Trzynastka, czternastka dla emerytów wymyślona w Grecji. Tarcze, nie wiem, być może sięgnę do historii, kto wie, czy tam nie było też tarcz. A później na to się nałożyło kilka kryzysów, bo Grecja przeżyła wiele kryzysów w gospodarce światowej. I za każdym razem było uzasadnianie zwiększanie długu, bo walczymy z kryzysem. Tylko że w międzyczasie ten dług rósł. Była walka na populizm, no i później Partia Demokratyczna dołączyła i się ścigano na populizm. Na to naszły kryzysy i się skończyło, jak się skończyło. Trochę to rzeczywiście brzmi podobnie do polskiej sytuacji. I uważam, że nawet jeżeli rząd omija trochę ten dług konstytucyjny, to my to widzimy, możemy adresować. To jest naprawdę rząd, inaczej, po co rząd to zgłosił? Bo jednak jest niewygodne to, że ja, moi ekonomiści, którzy mają podobne poglądy do mnie, że mocno atakujemy rząd, że nie wolno omijać długu, że nie można ukrywać w funduszach przy BGK-u i wydawać poza kontrolą, czyli teraz chce tą konstytucję poluźnić. Czyli nawet jeżeli było to lekko omijane, to w pewnym zakresie działało i to jest... Dług to jest taka bariera, żeby nie dopuścić do Grecji. Być może możemy dyskutować o konstrukcji tego, ale wyjmowanie to jest otworzenie, to jest zrujnowanie płotu i później już jest kaskadowa scenariusz, moim zdaniem, w długim okresie scenariusz grecki. No, skala populizmu w Polsce i to jak, bo wszystkie partie opozycyjne dołączyły do tego wyścigu populizmu. Projekt emerytur stażowych poparły wszystkie partie, prawie wszystkie partie, nie wszystkie, nie wiem jak... Ale te duże, główne poparły. Czternastka, trzynastka też wszyscy głosują w parlamencie. Za tak samo, także moim zdaniem jest ryzyko, że jak zdejmiemy ten hamulec, to już po prostu jest jazda bez trzymanki. No to wracam właśnie do pytania Takis. Jak to zrobić, żeby ją godzinę finansować? Tylko tak, jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten próg długu nie jest też barierą, bo rząd w strategii zarządzania długu wyprognozował nam, że dług, ten dług według konstytucyjnej definicji w relacji do PKB będzie 40% w 2025. Co oznacza, że do tych 3/5 konstytucyjnych, i policzyłem, 650 miliardów luzu. 650. To tak, albo rząd kłamie i jest jakiś tragiczny stan finansów publicznych, że musi luzować to, bo nie ma tego no tak. 650, albo to jest ustawka po to, żeby otworzyć tą puszkę Pandory i już później w ogóle zlikwidować. No bo 650 miliardów to nie są małe pieniądze. Nie no, aż tyle na armię nie potrzebujemy, przynajmniej w krótkim okresie. A nawet jeżeli by wziąć tą definicję europejską, to też ta relacja, bo jest taka, całe szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej, w Eurostacie i oni wymuszają na nas prawdziwość statystyk, tak? I to ona jest 53, to też zostaje tam 30-40 miliardów przestrzeni. Także moim zdaniem dług nie jest problemem teraz, w tej chwili ta relacja długu, jeżeli chodzi o finansowanie armii. A jeżeli chodzi, po pierwsze, finansować armię powinniśmy, moim zdaniem, przejrzyście. Czyli nie może być tak, że to jest jakiś fundusz w BGK-u, który w zasadzie jednoosobowo kontroluje premier Morawiecki czy minister Błaszczak. Ja to też tak porównuję, że w 90-tych latach, akurat do Rosji porównuję, w Rosji było tak, że każdy, wtedy mafie szalały, różne były zamachy, bomby. Znaczy był taki wolny rynek zaraz po transformacji i każdy minister w Rosji miał swoje takie służby policyjno-militarne, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale tak było. Minister transportu miał swoją służbę transportu, minister, każdy miał, nie wiem, chyba nawet edukacji. A u nas każdy minister chce mieć swój fundusz. No, minister Błaszczak będzie miał swój fundusz zbrojeniowy, minister Ziobro ma swój fundusz sprawiedliwości, tylko to wszystko jest poza kontrolą. Wydatki militarne, czyli po pierwsze kontrola parlamentu, czyli w ramach budżetu, przynajmniej, żeby działało prawo budżetowe, sprawozdawczość budżetowa. Bo na przykład ja proszę, nigdzie nie ma funduszu, planu funduszu przeciwdziałania COVID. Nie wiemy z tego, co tam rząd, po fakcie się dowiemy, na co poszły. I tak pewnie będzie tak samo z tym funduszem zbrojeniowym, czyli przede wszystkim przejrzyście. A jeżeli chodzi o finansowanie, no to ja uważam, że
teraz to Putinowi zależy, żeby zdestabilizować polską gospodarkę. My nie mamy nawet ministra finansów. Jesteśmy jedynym krajem na świecie w tej chwili, który nie ma ministra finansów. Kogoś, kto by czuwał trochę zapędy premiera Morawieckiego i osób, które tworzą kolejne nowe tarcze i zrzucają pieniądze z helikoptera, żeby trochę hamował. No, jak był Kościński minister, też nie mieliśmy ministra finansów, umówmy się, on to zresztą przyznał się w tym wywiadzie, że robił, co mu kazano, mimo że konstytucja nakazuje mu bronić stabilności finansów publicznych, przynajmniej w jakimś części. Nie mamy ministra finansów, no i po pierwsze przejrzyście w budżecie, po drugie nie możemy naruszać dyscypliny, czyli musimy szukać przestrzeni. Rozwiązania są dwa. Trzy. Zadłużamy się, rośniemy, dług zwiększamy, co uważamy, że jest bardzo niestabilne i oznaczałoby w przypadku Polski, która jest bardzo podatna na te zawirowania, oznaczałoby bardzo wysoką inflację i wysoki koszt obsługi długu, bo trudno będzie sprzedać ten dług. Czyli drugie rozwiązanie, szukanie oszczędności jednak w budżecie. I trzecie rozwiązanie, podniesienie podatków. Są jakieś, i teraz te trzy rzeczy. A ja uważam, że oszczędności jest trochę. Uważam, że znaczy no, na Ukrainie nie słyszałem, żeby w kraj wojenny, my jesteśmy przyfrontowym, no ale nie wyobrażam sobie, żeby teraz czternastkę ktoś wymyślił na Ukrainie zamiast kupowania polskich piorunów, tak? czyli tych wyrzutni rakietowych. Czternastka to jest 5 tysięcy zestawów piorun z 20 tysiącami rakiet. I teraz proszę sobie wyobrazić, co jest ważniejsze, czy emeryci rzeczywiście... Znaczy, oczywiście każdy by chciał, żeby emeryci mieli coraz lepszą sytuację, ale to musi być na miarę możliwości i na miarę bezpieczeństwa. Panie doktorze, jest jeszcze... To jest przykład, ale poszukajmy oszczędności. Być może podatek, ale to już jest niebezpieczne, bo komu ten podatek? A jest jeszcze jeden sposób chyba, o którym wspomniał. Ja myślałem, prawda, że się przesłyszałem, ale słuchałem tego kilkakrotnie. Wspomniał o tym Jarosław Kaczyński w czasie swojego wystąpienia w Sejmie, gdzie prezentował ustawę o obronie ojczyzny i powiedział, że ten dodatkowy procent powyżej 2%, które już mamy, wydajemy na wojsko, czy tam no, powinniśmy przynajmniej, ale prawie tyle, on będzie między innymi finansowany, tu cytuję pana premiera Kaczyńskiego, z obligacji, które potem będzie się umarzać. No tak powiedział zupełnie tak, wprost. Tak, wicepremier, tak. Ja to stwierdzenie nawet w mediach społecznościowych wysyłałem do premiera, do ministra finansów niemal, do ministerstwa finansów, pytałem, żeby wytłumaczyli te słowa, bo to jest bardzo niebezpieczne sformułowanie. Wicepremier od spraw bezpieczeństwa. A pamiętajmy, bezpieczeństwo to też jest bezpieczeństwo ekonomiczne. No bo to jak można emitować obligacje? No ja to dokładnie tak zrozumiałem, że to jest zapowiedź, wyemitujemy obligacje, z których potem nikt nic nie będzie miał, kto je kupi. To chyba, że ma je kupić NBP. No to jest... Właśnie, bo ja zapytałem, bo jedna sprawa to jest taka, że jak my z panem redaktorem kupimy te obligacje, bo będziemy chcieli wspomóc obronę militarną Polski, to nam je umorzą. Czyli podatek 100%. Ale to dalej jest podatek, bo to jest jakby podatek 100%. Ale przypuszczam, że to chyba nie o to chodziło. Ale czekam na wyjaśnienia. Warto pytać. Nie dostał pan jeszcze. Nie dostałem wyjaśnienia. A druga sprawa to jest takie, że kupi to NBP, te obligacje, i je umorzy. Czyli to jest... To jest dodruk pieniędzy po prostu. A dodruk pieniędzy spowodował, że dzisiaj mamy inflację 10%, a według prognozy NBP-u, która zrobiła salto w drugą stronę i prezes Glapiński stał się jaszczębiem jaszczębi i już teraz chcą walczyć z inflacją, tylko że za późno, bo ona już jest, wynosi 10%. W swojej prognozie, w scenariuszu centralnym NBP i ona jest przez ekonomistów uważana za prognozę ostrożną, w scenariuszu centralnym przewidują, że w niektórych miesiącach w przyszłości będzie inflacja 12%, ale w scenariuszu skrajnym, jeżeli coś by poszło, realizował się scenariusz negatywny, to ta inflacja przekracza 17%. No i albo, czyli dodruk skończy się tym. No to już jest groza w oczach. To jest groza w oczach. I jeżeli scenariusz jest taki, że za wszelką cenę finansujemy... Ja militarnie nie jestem też ekspertem. Uważam, że po pierwsze trzeba dobrze wydawać, trzeba zwiększyć, ale dobrze, nie marnować, bo też słyszałem, że te czołgi Abrams akurat nie są akurat teraz konieczne, lepsze by były coś innego, ale to pewnie już eksperci militarni niech się dowiedzą, ale też nie możemy robić to kosztem kilkunastoprocentowej inflacji. Na tym właśnie zależy Putinowi. Jeżeli chcemy realizować scenariusz Putina z inflacją 15%, to taki będzie. I uważam, że musimy poszukać oszczędności w budżecie, musimy dobrze wydawać pieniądze i je rozłożyć i wzmacniać bezpieczeństwo militarne, te, które akurat teraz potrzebne jest w sytuacji, nie wiem, sprzęt, który
jest w tych realiach mniej potrzebny gdzieś kupować, rozłożyć to w czasie. Nie wiem, podatki, jestem przeciwnikiem podnoszenia podatków. Być może wymaga cała strona dochodowa przemyślenia i zobaczenia. Tylko pamiętajmy, jak dobijemy firmy, które wytwarzają nam PKB, a taki pewnie będzie pomysł, to skończy się też źle. No to zadam panu teraz trudne pytanie, ponieważ jednym z takich symboli bardzo czasem emocjonalnej dyskusji o tym, co robić, stało się paliwo po 10 zł. A na przykład też Wojciech Orliński, publicysta Gazety Wyborczej, napisał taki tekst, że on jest gotów kupować paliwo nawet i po 16 zł, jeżeli to nie będzie rosyjskie paliwo, to najwyżej będzie mniej jeździł samochodem, natomiast w ogóle nie był w stanie, czy nie napisał w tym tekście ani słowa na temat konsekwencji dla gospodarki, tak jakby drogie paliwo się sprowadzało tylko do tego, czy on sam będzie jeździł samochodem, czy nie. No ale tu jest poważna dyskusja, czy kupować rosyjską ropę, czy nie. Wiemy, że Orlen nadal ją kupuje. Polska jest zwolennikiem sankcji unijnych na rosyjską ropę. Przypomnę, że jeżeli chodzi o gaz, to mamy możliwości wymiksowania się prawdopodobnie pod koniec tego roku już, bo rzeczywiście będziemy mieli Baltic Pipe otwarte. To nam bardzo pomaga, mamy gazoport. No z ropą jest gorzej. No i teraz jest pytanie, czy my sobie możemy pozwolić pańskim zdaniem na przykład jednostronne zerwanie dostaw ropy z Rosji, biorąc pod uwagę, że to najprawdopodobniej oznacza radykalny wzrost cen na stacjach. Znaczy, tak, po pierwsze uważam, że tą wojnę wywołał Putin i ona będzie miała koszty dla wszystkich. I uważam, że gospodarcze będą koszty. To jeżeli ktoś, nie możemy też tego ukrywać, te koszty trzeba policzyć i pokazać, że sankcje to jest miecz obosieczny i on będzie miał wpływ jak najbardziej na ceny paliw, ale też na spowolnienie gospodarcze na świecie. Może my bezpośrednio nie jesteśmy tak mocno powiązani z gospodarką rosyjską. Po aneksji Krymu eksport wtedy wynosił 5-6%, jeżeli pamiętam, teraz jest poniżej 3%, 2,8%, czyli te bezpośrednie relacje handlowe nie są takie duże w skali gospodarki, żeby nas tutaj naruszyć, no ale inne kraje na świecie mają większe powiązania i jeżeli spowolnią Niemcy, cała Unia Europejska, Stany Zjednoczone, to dotknie na pewno Polskę. Czyli w ogóle zatrzymanie, załóżmy recesja w Niemczech, czy silne spowolnienie na skutek sankcji, czy to tych, które są teraz i ogólnego spowolnienia tych sankcji finansowych, ale być może w przyszłości jakiegoś szybszego zahamowania importu gazu i ropy do Niemiec, do innych krajów, do Holandii, to też wywoła skutki dla Polski. To wszystko wywoła skutki dla Polski. Nawet jeżeli my jesteśmy uniezależnieni od gazu, możemy szybko się uniezależnić, no to Holandia, Niemcy nie mogą, ale jak te kraje spowolnią, to też uderzy w Polskę, na pewno powinno to być policzone. Tylko że my nawet nie mamy ministra finansów, żeby to nam policzył w takich czasach. Uważam, że to jest skrajna nieodpowiedzialność i zagrożenie bezpieczeństwa narodowego szeroko rozumianego. Ale czy my powinniśmy wychodzić przed szereg? No bo są takie pomysły, żeby Polska jednostronnie w tym momencie właściwie zaprzestała kupowania rosyjskiego gazu. No to nie możemy, bo tam jeszcze mamy kontrakt przez chwilę, ale ropy tak, żebyśmy po prostu w tym momencie pyk i odłączamy rosyjską ropę. Ja jestem zdania, że musimy policzyć te konsekwencje i je zestawić ze wszystkim. Bo uważam, że rzeczywiście jest taki, żyjemy w dużych emocjach teraz, tak? Ja też sam się biję z emocjami i racjonalnością ekonomiczną. Niekiedy każdy z nas takie odczuwa, ale rzeczywiście, nie wiem, zatrzymanie jakiegoś tam hamburgera czy czegoś w relacji do tego gazu jest jakimś czymś niesymetrycznym, tak? No bo z jednej strony wstrzymujemy produkcję jakichś mało znaczących dóbr, które mocno nie uderzają w Rosję, to jest bardziej pokazowo, a dalej jest importowany gaz czy ropa. Moim zdaniem trzeba do wszystkiego podchodzić, też tą racjonalność trzeba zachować. Czyli najpierw powinniśmy to po prostu policzyć, żeby podjąć decyzję, tak? Policzyć, żeby podjąć decyzję, tak? Ja bym chciał zobaczyć te szacunki i do tego też musimy powiedzieć. Trzeba to policzyć. Może te decyzje będą potrzebne, no bo być może jakieś scenariusze trzeba budować, zobaczyć, co się stanie, bo być może Putin wtedy... Scenariusz jest taki, być może rzeczywiście Putin zmięknie i to działanie doprowadzi do czegoś i w długim okresie te koszty będą
chwilowe większe koszty przerodzą się w korzyści w długim okresie. No, mamy tutaj duży margines niepewności. Duży margines niepewności. I być może te koszty są warte poniesienia, te wzrost cen paliwa, ale po prostu to trzeba policzyć. A my na razie dość, że nie mamy tych zasobów ekonomicznych, to poruszamy się w takich nieprzeliczonych aspektach. Znaczy, i mogę wydawać, mogę tylko mówić, co mi się wydaje, co myślę. Ja uważam, że znaczy, to by ruszyło Putina, na pewno. To się zgadzamy. No, tylko chyba nie, ale duże koszty by miało. Tylko chyba nie przerwanie jednostronne przez Polskę, no bo ten wolumen zakupów jest tu muszą być działania zintegrowane. No nie, działania pokazowe, takie pojedyncze i nie dałyby tego efektu. Dałyby tylko efekt, powiedzmy, propagandowo-wizerunkowy. No to jeszcze jedna sprawa, też związana oczywiście z wojną, czyli kwestia wymiany hrywny na złotówki. Wiemy, że taka wymiana się rozpocznie, jeśli dobrze pamiętam, w najbliższy piątek. NBP postanowiło zrobić tak zwany swap walutowy z Bankiem Centralnym Ukrainy na $1 miliard. I to właśnie nie będzie wymiana, tak jak wcześniej zapowiadano, 4 miliardy złotych, tylko właśnie złotych, tylko właśnie $1 miliard za hrywny. No i tutaj ja mam przynajmniej takie odczucie, że wokół tej operacji jest trochę niejasności i wiele osób obawia się o stabilność złotówki, kiedy my się tego podejmiemy, no bo hrywna jest walutą mówiąc najdelikatniej, niepewną, żeby nie użyć tutaj mocniejszego słowa. Czy ta operacja tworzy jakieś niebezpieczeństwo dla stabilności walutowej złotówki? Czy my to zobaczymy w kursach złotówki? Nie znam szczegółów, bo to jest rzeczywiście świeża decyzja, ale takie operacje na słopach były w historii robione. Na przykład Polska robiła z Bankiem Szwajcarii takie operacje w jakimś czasie dla frankowiczów na przykład. I te operacje teoretycznie nie powinny naruszyć. Też wolumen $1 miliarda, nie wiem jak to będzie rozłożone w czasie, on nie powinien zachwiać rynkiem. I to są czyli też, jest zbyt mały po prostu, tak? Tak, ale też on nie powinien. Ta operacja moim zdaniem w tej skali, i to jest też takie, że tu jest zabezpieczenie. Tak? Operacje swapowe były wykonywane w historii. Nasz bank centralny z innymi bankami centralnymi i też dokładnie nie pamiętam, ale pomiędzy różnymi krajami i różnymi walutami się wydarzały. Żeby dokładnie to zbadać, musiałbym zajrzeć w szczegóły. Ale na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to nie jest zagrożenie. No to jeszcze ostatnia kwestia. Jakie jest pańskie zdanie na temat perspektyw ekonomicznych, które tworzy pobyt uchodźców, gdyby oni postanowili zostać? No bo na razie mamy sytuację, wiadomo, płynną. Dużo osób podobno chce już wracać. Nawet niektórzy na zachodnią Ukrainę wracają, mimo że wojna cały czas trwa. Ja też, obserwując działania rządu, mam takie wrażenie, że rząd nie powiedział tego obywatelom, ale że ma plan właśnie taki, żeby dużą część uchodźców zachęcić do pozostania w Polsce. Tylko że to nie zostało wprost powiedziane, że taki jest plan. Jak pan ocenia przydatność ekonomiczną ludzi, którzy mogliby tu zostać? No mieliśmy około co najmniej 1 milion Ukraińców pracujących w Polsce. Teraz to jest trochę inna sytuacja i pewnie, biorąc pod uwagę nawet to, że wiele osób by wróciło, no to ta liczba 1 miliona prawdopodobnie by się powiększyła znacząco. No to by było pewnie co najmniej 1,5 miliona po wojnie, może 2 miliony. Czy Polska na tym coś zyskuje? Nie znam analiz ekonomicznych, albo większość, które przeczytałem, one pokazują, że migracja jest pozytywna. Zresztą niedawno w Polsce był Kaplan, Skato Instytut, tak, gościliśmy go w Polsce, były różne seminaria, opublikował, polecam taką książkę, Otwarte granice. I oczywiście ona jest w takiej formie przystępnej, polecam, żeby przeczytać dla przeciętnego czytelnika, ale ja znam też wiele zaawansowanych analiz, zresztą FOR tym się też zajmował w niektórych analizach i nawet planujemy taki raport w tym roku napisać, bo my potrzebujemy kompleksowej, przemyślanej, ale kompleksowej, takiej szeroko ujętej polityki migracyjnej w Polsce. Bo na razie to jest taki, tak jak pan redaktor mówi, rząd czegoś nie powiedział, nie wiadomo co. Niektóre rzeczy są dla tego rządu niewygodne, to tego nie mówi. Ktoś kiedyś, przecież wiceminister wyleciał kiedyś z rządu za to, że coś powiedział, że migracja może być korzystna.
Tak, pan minister Chorąży chyba. Tak, była taka sytuacja rzeczywiście. A to rząd to robi de facto. Niby powstała polityka migracyjna, ale ten dokument jest do kosza. On powstał w MSWiA, a nie w resortach gospodarczych. Nawet strategia demograficzna powstała, w której nie ma słowa o migracji. To jest takie, tutaj niestety przez bibułkę to, ale niestety szkoda, że tego nie ma, ale migracja jest definitywnie pozytywna dla rozwoju gospodarczego. Stany Zjednoczone, potęga militarna, potęga gospodarcza, ma różne problemy też gospodarcze i tak dalej, ale od wielu lat jest potęgą militarną i gospodarczą. Ja uważam, że bez tego, że była otwarta na migrację, nie byłaby potęgą militarną. No i z tego powodu, oczywiście to jest jakby tylko taki przykład skrajny pozytywny, ale Polska, my mamy bardzo głęboki kryzys demograficzny. W ciągu 30-40 lat ubędzie 8 milionów osób w wieku produkcyjnym. Ja nawet to przeliczyłem, że co 3 minuty, patrząc na ten trend, na te prognozy demograficzne, takie jeszcze sprzed wojny, sprzed tego napływu migracji zarobkowej, teraz uchodźców, to co 3 minuty ubywa jedna osoba w wieku produkcyjnym z polskiej struktury demograficznej. Co 3 minuty, to w czasie naszego programu już trochę też, powiedzmy, ten trend ubył. I migracja przemyślana, taka we wszystkich aspektach, bo trzeba coś zrobić w służbie zdrowia, w edukacji, w lokalnych społecznościach, zbudować infrastrukturę, dbać o to, udrożnić procedury, jest pozytywna. Tu oczywiście są uchodźcy, to też jest tak, że ta struktura demograficzna, 200-300 tysięcy mężczyzn ponoć pojechało walczyć. Oni nie przyjechali z wyboru tutaj. I budowy stoją, ale przyjechały kobiety z dziećmi, ale to trzeba udrożnić i na trwałe udrożnić. Moim zdaniem dzięki migracji Polska moglibyśmy szybciej dogonić gospodarki europejskie, stać się krajem bogatszym. Też jest wiele analiz, uważam, że to są mity, że migrant zabiera pracę. My takie analizy teraz robimy, taki przegląd literatury, nawet z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. W tym roku, pod koniec roku będziemy chcieli taki raport opublikować i te mity pokazać, że też redukują płace. To są na to analizy pokazujące, że to jest złożony problem i wcale te mity nie są prawdą. Moim zdaniem rząd pewne tutaj uproszczenia wprowadza, ale to powinno być na trwałe. Jest wiele rzeczy do rozwiązania, wiele rzeczy do. To też jest okazja do deregulacji troszeczkę gospodarki, pewnych zawodów. No, tak powinno być, tylko na razie od rządu o tym nie słyszymy, na przykład. Dlaczego w urzędach pracy nie pracują Ukraińcy, którzy mogliby obsługiwać tych Ukraińców? No, to też prawda. Jedna pozytywna rzecz na pewno to jest obserwacja moja, anegdotyczna, ale wiele osób ją potwierdza, jest taka, że kiedy przyjeżdżają właśnie, no przede wszystkim ukraińskie kobiety z dziećmi, bo to jest chyba większość tej grupy uchodźców, to na ogół jedno z pierwszych pytań to jest pytanie o pracę. Zgadza się. Czyli te oni kobiety chcą pracować. Tak, ale na przykład nie mogą, bo regulacje zabraniają. Bo na przykład też wczoraj dyskutowaliśmy o tym, że nie wiem, brakuje higienistek. W całej Polsce jest taka mapa braku higienistek i ponoć jest dużo kobiet przyjechało, które mają te kwalifikacje, tylko tam jest jakiś certyfikat wymagany i wystarczy odblokować. Wydawało się, że prosta sprawa do rozwiązania. W urzędach obywatelstwo polskie. Właśnie to jest taki absurd, że w urzędach trzeba mieć obywatelstwo polskie. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa jakieś tam, ale w urzędzie pracy ktoś, kto obsługuje, bo dość, że mamy już dużo, mamy prawie 1 milion pracowników, przed wojną było pracowników z Ukrainy, z Białorusi, już tej struktury nie znam, teraz też napłynęło, no to w Stanach Zjednoczonych tak jest. Proszę zobaczyć, że wszystkie urzędy funkcjonują w języku meksykańskim, zawsze jest meksykański, różne języki, jest obsługa dostosowana i moim zdaniem trzeba się mocno otworzyć, nie udawać, tylko otworzyć i ci ludzie chcą pracować, tak. No to są pomysły i te pomysły rzucamy i nie chcemy za nie żadnych tantiem. Z moim dzisiejszym gościem w programie Polska na Serio, dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polska na Serio, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.
Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Deszczowo zrobi się w całym kraju, a najintensywniejszych opadów spodziewamy się na Podlasiu i Suwalszczyźnie, a także na Kujawach i w Wielkopolsce. Pozostałe regiony z nieco większą ilością słońca i przelotnym deszczem. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu mogą się pojawiać burze. Na termometrach od 14 stopni w Szczecinie, najwyższa temperatura w Giżycku 18 stopni, w centrum 15, w Warszawie 17 i na południu 16 stopni. Barometry wskażą 997 hektopaskali. Taka pogoda utrzyma się przez cały najbliższy tydzień, dlatego przygotujmy zbiorniki na deszczówkę. Wody gruntowe są na bardzo dobrym poziomie, a owoce tego każdy z nas może obserwować w pięknie przyrody. Spodziewamy się bogatych plonów w tegoroczne żniwa. Witam Państwa w kolejnej prognozie pogody. Od jakiegoś czasu jest ona niestety najbardziej nieprzyjemnym programem telewizyjnym. Dzisiaj także nie mam dla Państwa dobrych informacji. Przez ostatnie 3 miesiące nie spadł deszcz, a synoptycy nie zapowiadają w najbliższym czasie poprawy. W południowej i środkowej Polsce zaczęły wysychać gleby. Stan rzek i jezior nigdy nie był na tak niskim poziomie. Spłonęło już prawie 5 tysięcy hektarów łąk i lasów. To obszar wielkości ponad 7 tysięcy boisk piłkarskich. Mieszkańcy województw podkarpackiego, lubuskiego i pomorskiego zostali ewakuowani. Pożary będą przesuwały się na dalsze obszary kraju. Na Mazowszu butelka wody jest droższa niż benzyna. Wzrastają ceny żywności. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie gospodarze tracą swoje hodowle i uprawy. Dzikie zwierzęta przemieszczają się w stronę miast w poszukiwaniu źródeł wody i pożywienia. Nadchodzi czas, w którym każda szklanka wody się liczy. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Wystarczy, że Ty od dzisiaj zaczniesz oszczędzać wodę i zachęcisz swoich bliskich do zbierania deszczówki. Szanuj piękno przyrody. Pamiętaj, że Twoje decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Brak wody to brak warunków do życia. Dlatego nie przelewaj. Wyobraź sobie, że pewnego dnia chcesz umyć zęby, odkręcasz kran, a z niego nic nie leci. Idziesz do sklepu, a na półkach brakuje wody. Nie możesz ugotować swojej ulubionej potrawy, bo nie ma wody. I co teraz? Nasza planeta w ponad 70% zbudowana jest z wody. A ile z tego jest dla nas dostępne? Spójrz. 97% jej zasobów to wody słone, niezdatne do picia lub wykorzystania w rolnictwie. Z pozostałych 3% ponad 2/3 jest uwięzione w lodowcach i pokrywach śnieżnych. Pozostaje nam tylko 1%, który musi podtrzymać całe życie na Ziemi. Zapasy tej wody, wolno uzupełniane przez deszcz i śnieg, są zbyt szybko przez ludzi wykorzystywane. Żyjemy w XXI wieku, a nadal ponad połowa populacji cierpi z powodu braku codziennego dostępu do słodkiej wody. Myślisz, że Ciebie ten problem nie dotyczy, bo mieszkasz w Polsce i wody jest pod dostatkiem? Polska na tle innych krajów Europy ma opinię najszybciej schnącego kraju. Statystycznie na jednego Polaka przepada 3 razy mniej wody w skali roku niż na innego mieszkańca Europy. Czy wiesz, że nasze zasoby wody gruntowej są na takim samym poziomie jak w Egipcie? Co możesz zrobić, aby zużywać mniej wody? Nie marnuj żywności, bo do jej produkcji potrzebne są ogromne zasoby wody. Zakręcaj kran w trakcie mycia naczyń i podczas porannej toalety. Jeśli to możliwe, zużytą wodę wykorzystuj do podlewania roślin. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj wtedy, kiedy są pełne. Naucz się gromadzić tak zwaną deszczówkę. Pamiętaj, że codzienne małe decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Nasza planeta nie traci wody. To my wyczerpujemy jej źródła w zawrotnym tempie. Brak wody to brak życia. Dlatego nie przelewaj.